Cześć, dzień dobry. Witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na unboxing szczoteczki Oravio Tern. Opakowanie szczoteczki Oravio Tern jest stosunkowo niewielkie, dość zgrabne, dodatkowo powleczone bezbarwną folią, po to, aby zabezpieczyć kartonik przed jakiegoś rodzaju uszkodzeniami mechanicznymi, takimi jak chociażby zarysowanie. Całość utrzymana jest w kolorystyce fioletowej. Na froncie mamy zdjęcie szczotki, logo producenta, nazwę modelu oraz wytłoczone piktogramy informujące o 5 trybach pracy, które szczoteczka posiada. Mamy tutaj zatem tryb Clean, White, Polish, Gumker oraz Sensitive. Bok opakowania to kolejne piktogramy i pokażę Wam może w ten sposób. Są one również wytłoczone na srebrno i mówią o jakichś specyficznych cechach, funkcjach szczoteczki, takich jak funkcja zapamiętywania trybu pracy, wyświetlacz LED, jak czujnik, w zasadzie informacja o niskim poziomie naładowania baterii. Mamy także ładowarkę indukcyjną, 5 trybów pracy oraz 2 główki wymienne w zestawie. Tył opakowania to po pierwsze skład zestawu, ale jego nie będę czytać, bo o nim będzie za chwilę, oraz ponownie informacje o jakichś specyficznych funkcjach szczotki, takich jak dwuminutowy timer z interwałem, jak maksymalna ilość ruchów sonicznych, która w tym przypadku wynosi 96 tysięcy właśnie ruchów na minutę, jak czas ładowania, czas pracy na jednym ładowaniu i tego typu informacje. Kolejny bok to znowu piktogramy, tym razem prezentujące kolejne funkcje, takie jak właśnie ilość ruchów sonicznych, jak wodoodporność szczoteczki, która w tym przypadku pozwala na zanurzenie szczotki do poziomu metra na około 30 minut, więc jak zapewnia producent, spokojnie możecie używać jej chociażby pod prysznicem. Mamy także informację o tym, iż po jednym naładowaniu szczoteczka wystarczy nam na około 45 dni użytkowania, jak informacja o tym, że przycisk, który został zamontowany na szczotce, jest wielofunkcyjny w tej kwestii, że służy zarówno do włączania szczotki, jak również do zmiany trybów pracy. Mamy także informację o zmianie koloru włókien na końcówce w momencie, kiedy należy ją wymienić, oraz ten 30-sekundowy interwał, o którym mówiłam przed chwilą. I jeśli chodzi o opakowanie, o informacje na nim zawarte, to już wszystko. Teraz zajrzymy do środka. Zdjęłam już folię z opakowania i teraz otworzę kartonik. W ten sposób wygląda jego wnętrze. Mamy tutaj gąbkę, która stanowi taką czarną wyściółkę, oraz elementy zestawu. Jest także powitanie w rodzinie Oravio dla nowego użytkownika. Wszystko wygląda bardzo estetycznie. No i przejdziemy teraz do elementów zestawu. Pierwszy, najważniejszy to jak zawsze rękojeść, która w tym przypadku ma takie matowe, satynowe wykończenie. Jest oczywiście biała, tak jak widzicie. Mamy tutaj panel nieco bardziej błyszczący z informacją o trybach pracy, z przyciskiem włączającym oraz diodą, miejscem, w którym wyświetla się informacja dotycząca tego niskiego poziomu naładowania baterii. Dodatkowe elementy, które znajdują się na rękojeści, są srebrne, tutaj też w takiej właśnie wersji nieco matowej. Na górze mamy kapturek zabezpieczający trzpień szczotki. Jego teraz zdejmę. No i w ten sposób wygląda sama rękojeść. Kolejne elementy zestawu to główki czyszczące. Mamy tutaj dwie wersje daily, czyli taką podstawową, i wersję nieco bardziej zaawansowaną, taką bardziej profesjonalną. Ja je teraz otworzę.
Tak jak widzicie, główki są różne. Każda z nich ma kapturek, który pozwala na higieniczne przechowywanie końcówki. Oczywiście kapturek jest z perforacją po to, aby końcówka mogła spokojnie przesychać po użyciu. Jedną z nich zamocuję na rękojeści. I w ten sposób szczotka jest gotowa do użycia. Tak jak wspominałam, mamy tu 5 trybów pracy. Tryby przełączamy przyciskiem, którym również uruchamiamy szczotkę. Czyli w momencie, kiedy ją uruchomimy, mamy kilka kolejnych sekund na to, aby zmienić tryby pracy. Następnie kolejne jakby przyciśnięcie tego miejsca sprawia, że szczoteczka się wyłącza. Przechodząc do kolejnych elementów zestawu, mamy tu również ładowarkę, która jest bardzo kompaktowa, zgrabna, również wykończona w taki satynowy sposób. I w ten sposób na ładowarce umieszczamy szczotkę. Jest tu również instrukcja obsługi w kilku językach, oczywiście również w języku polskim się ona znajduje. Tutaj znajdziecie rozpiskę trybów pracy, informacje o tym, który tryb do jakiego czyszczenia służy, jakie jest jego zastosowanie. I ostatni element zestawu to jest taka miękka kosmetyczka, która służy za etui. Ona jest również zgrabna, niewielka po to, aby nie powodować tej jakichś dużych właśnie rozmiarów, więc myślę, że na spokojnie zmieści się w każdej walizce dzięki temu i też pasuje stylistyką do całości. Na kosmetyczce mamy również napis Oravio, czyli to logo producenta i w ten sposób tutaj w niej możemy sobie szczotkę schować. Jeśli chodzi o elementy zestawu, to już wszystko. Tak jak widzicie, całość wygląda estetycznie. Myślę, że świetnie sprawdzi się na prezent. Szczotkę znajdziecie na stronie www.happydental.pl, gdzie możecie znaleźć też informacje o wszystkich parametrach, kwestiach technicznych, więc jeżeli zainteresował Was ten produkt, to oczywiście odsyłam Was na naszą stronę internetową. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do klikania w dzwoneczek, no i pozostawiania łapek w górę. Jeszcze raz wielkie dzięki. Widzimy się na kolejnym filmie.